Pomimo trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, gmina Wierzbinek cały czas aktywnie funkcjonuje. Oświata to temat, który w samorządzie jest stawiany na piedestale. Na terenie gminy mamy 5 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Jest też prywatna szkoła średnia i szkoła pierwszego stopnia muzyczna, filia z Radziejowa. Także jeśli chodzi o oświatę w gminie Wierzbinek, jest bardzo bogata oferta, począwszy od najmłodszych do najstarszych. Jedną ze szkół funkcjonujących w gminie jest szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Sadlnie. Placówka powstała w latach 60. minionego stulecia. Aktualnie uczy w niej 22 nauczycieli. Wraz z oddziałem przedszkolnym do naszej szkoły uczęszcza 203 uczniów. Jesteśmy dość liczną placówką, właściwie największą na terenie gminy Wierzbinek. W związku z obostrzeniami, które rząd wprowadził odnośnie szkolnictwa, czas nauki zdalnej wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz wykorzystał na przeprowadzenie prac remontowych. Rozpoczęliśmy od wymiany dachu, bo to było najważniejszą inwestycją. Wkoło też była budowana infrastruktura sportowa i parkingi. Wreszcie teraz nadarzyła się okazja w związku z COVID-19 epidemią, nauczaniem zdalnym. Podjęliśmy się remontów w środku, mianowicie około 600 m2 ścian zostało wygipsowanych, pomalowanych, częściowo też wymiana grzewcza. Jeśli zaś chodzi o podłogi, to były wycyklinowane. Są tu bardzo piękne, stare podłogi. To cyklinowanie nadało im nowy, świetny blask. Kolejnym etapem z pewnością będzie, złożyliśmy wniosek o termomodernizację i to już będzie ostatni etap. Wiązał się z termomodernizacją całego budynku i jeszcze częściową wymianą instalacji. I wówczas będziemy mogli mówić już o zakończeniu tego remontu. Nauczyciele i dyrektorzy szkół starają się jak mogą, by negatywne skutki nauczania zdalnego były dla uczniów jak najmniejsze. Cały czas monitorujemy frekwencję naszych uczniów i tam, gdzie dzieci po prostu nie uczestniczą w zajęciach, bądź są takie sytuacje, że nie mają dostępu do internetu, wtedy umożliwiamy im naukę zdalną na terenie szkoły. W tej chwili 7 dzieci korzysta z nauki zdalnej. Co prawda, ci uczniowie są pod opieką nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia świetlicowe. Warto również wspomnieć o aktywnej działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, które we współpracy z Gminnym Przedszkolem w Wierzbinku oraz parafią Świętego Mikołaja w Sadlnie wspiera najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Zbiórki organizujemy, dzieci bardzo i rodzice są zaangażowani, zawsze służą nam pomocą, przynoszą różne materiały. Teraz aktualnie zbieraliśmy na pomoc najuboższym, starszym, biednym ludziom. Odzew jest naprawdę niesamowity. Produkty żywnościowe, chemiczne, wszelkiego typu rzeczy, dzięki którym zbliżające się święta wielkanocne będą lepsze, zostaną przekazane najuboższym. Moja zeróweczka bardzo w dużych ilościach przynosi zawsze wszystkie rzeczy, które są zbierane w ramach akcji charytatywnych, również i zbiórkę żywności. W sumie dzięki zaangażowaniu ludzi dobrego serca w akcję Wielkanocny Zajączek zostało przekazanych 26 paczek dla osób z gminy Wierzbinek.